Wiosną i latem liście przyjmują zielony kolor, a jesienią stają się żółto-pomarańczowe. A czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób i dlaczego liście zmieniają swoją barwę? Zacznijmy od koloru zielonego. Liście zawdzięczają swój kolor chlorofilowi, zielonemu barwnikowi znajdującemu się w organellach nazywanych chloroplastami. Chlorofil pochłania zakres światła słonecznego, którego energia wystarcza na aktywację procesu fotosyntezy. W jego trakcie z wody, dwutlenku węgla i energii słonecznej powstają cukry będące pożywieniem rośliny, a tlen oddawany jest do atmosfery. A skąd biorą się jesienne barwy liści? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy bliżej przyjrzeć się samemu barwnikowi nadającemu liściom kolor. W tym celu wyciągniemy barwnik z liści, czyli wyekstrahujemy go. Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebuję jesiennych liści, moździerz, płytki TLC, alkohol, zlewkę z rozpuszczalnikami do rozdzielania barwników, acetonem oraz benzyną. Pocięte liście zalewam alkoholem, dlatego że dobrze rozpuszczają się w nich barwniki z liści. Ekstrakty gotowe. Następnie ekstrakt nanoszę na płytkę do chromatografii. Na niej próbka ulegnie rozdzieleniu. Wkładam płytkę do zlewki z mieszaniną acetonu i benzyny w proporcjach 3:7. Mieszanina rozpuszczalników wznosi się do góry. Natrafiając na próbkę, rozpuszcza ją i przesuwa na odległość zależną od struktury chemicznej analizowanej substancji. Okazuje się, że za kolory liści przez cały rok odpowiada nie jeden, a kilka barwników. Te zielono-szaro-morskie to chlorofile. Pomarańczowe – karytonoidy, znane Wam dobrze z marchewki czy pomarańczy. Żółte – ksantofile, dobrze znane Wam z żółtka czy kukurydzy. A dlaczego rozpuszczalniki wciągane były w górę płytki? Okazuje się, że wykorzystały to samo zjawisko, które drzewo wykorzystuje do transportu wody z gleby, czyli efekt kapilarny. Zjawisko to możemy zaobserwować na szklance wody, do której wsadzimy szklaną rurkę. Przy ściankach szklanki woda lekko unosi się, tworząc menisk wklęsły. Jest to wynik silnego oddziaływania cząsteczek wody ze szklaną ścianą, która silnie przyciąga wodę i unosi ją delikatnie ponad lustro cieczy. A co dzieje się w rurce? Ciecz wznosi się do góry. Tu siła tego przyciągania, czyli adhezja, przeważa nad siłami przyciągania cząsteczek wody, kohezją i ciężarem cieczy. Im cieńsza rurka, tym wyżej uniesie się woda. Właśnie ten efekt zachodzi w pniu drzewa, którego wnętrze wypełnione jest cienkimi rurkami o średnicy około 20 do 800 mikrometrów. I to właśnie ten efekt obserwowaliśmy w naszym eksperymencie. Z eksperymentu wiemy, że kolory pomarańczowe, żółte i zielone znajdują się już nawet w zielonych liściach. Ale jak to się dzieje, że liście zmieniają swój kolor? Dopóki dni są długie, a słońce wędruje wysoko nad horyzontem, chlorofil otrzymuje dużo energii i może działać. Jesienią dzień robi się krótszy, a słońce wznosi się w zenicie na niższą wysokość, tym samym przekazując liściom coraz mniej energii. Proces fotosyntezy nie jest już opłacalny dla drzewa, a chlorofil ulega rozpadowi, ukazując naszym oczom karotenoidy i ksantofile, obecne w liściach już od wiosny. A skąd czerwień? Za jej pojawienie się odpowiadają antocyjany. Ta grupa barwników nie jest obecna w liściach, kiedy działa w nich chlorofil. Drzewo syntezuje ją dopiero z cukrów jesienią. Dużo słońca, mało deszczu i mało wiatru to przepis na to, żeby liście zostały na drzewach i cieszyły nas skrywanymi od wiosny kolorami jak najdłużej.